na wstępie, ta prezentacja się nie uda, no to na to nie liczcie. Jest tu trochę kodu i obawiam się, że przy tej jakości może być ciężko. No ale spróbujemy, jesteście tutaj licznie zebrani i tak was pewnie gorąc zabije i wyjdziecie. Ja się nazywam Paweł Szulc i bardzo mi miło. Dobra, słuchajcie, pierwsze pytanie, nie za koszulkę. Co to jest? I gówno widać. Ja wiecie co, ja muszę cofnąć te zmiany, bo to nie da rady, bo teraz tam są czarne napisy, to my tego nie zrobimy, więc chyba będę wam... Pójdę. Z czerwone. Na pewno nie to. Ja mówię, to się nie ma prawa udać. Dobra. To słuchajcie, to jest wasz projekt w Javie. Bezpieczne, miłe miejsce, w którym wszyscy tutaj czujecie się dobrze. A czemu? Po pierwsze macie swój kochany język, obiektowy, zrozumiały, taki przyjemny, w którym przychodzicie rano do pracy, jest tak milutko. Ogromną, potężną bazę tooli, frameworków, narzędzi. Jak jeszcze czegoś nie napisali, to właśnie już to robią i za chwilkę będzie na GitHubie. Nauczyliśmy się już tej statystycznej analizy kodu, mamy przyjęte jakieś konwencje, niektórzy mają jakieś swoje best practices, które używają. Generalnie jest miło. A na dodatek wszyscy już przeczytali książki Uncle Boba, wszyscy robią TDD. Robimy normalnie inżynieria niemalże, prawda? No jest super. I tak wygląda przeciętny programista Javy. Szczęśliwy, uśmiechnięty, przychodzi do pracy. Raz na jakiś czas przychodzi project manager i mówi tak. Krzysiu, jest feature do klepnięcia. Wybierzesz się w takie jedno miejsce w kodzie i zrobisz tam zmiany. No i trochę blady strach. Czemu? No bo pojawiamy się w tym naszym miejscu, gdzie jest ten nasz JavaScript w naszym projekcie. Bywamy tam raz na jakiś czas. W ogóle język jest... Tego nie można nazwać językiem. To jest coś, co jest niedeterministyczne. Zachowuje się w ogóle jak jakaś kaszka strzająca z automatu. To jest coś dziwnego. Czujemy się, jakbyśmy ponownie wrócili do lat 90. Tak? Brakuje nam jeszcze zamiast po prostu Gita, brakuje nam FTP-a i po prostu będzie jak dawniej. Nie ma pojedynczych testów, żadnej statycznej analizy kodu, nic. No i wtedy taki programista Javy wygląda tak. A tak naprawdę większość programistów Java wygląda w ten sposób. Tam się Frodo dusi, tego nie widać niestety, mówiłem. Prezentacja nie da rady. Tak naprawdę to jest nasz projekt. Jest ta bezpieczna granica, znaczy to jest ta nasza bezpieczna część naszego projektu, gdzie czujemy się dobrze i jest ten JavaScript. I my jako programiści Javy, my tam nie chcemy wchodzić. Tutaj macie jakieś wzgórza prime face'ów, tam są wielkie szczyty GWT, my się od tego generalnie odcinamy. Nam się to nie podoba, my tego nie rozumiemy, to jest złe. To, co chciałbym na tej prezentacji wam pokazać, jest to, że tak naprawdę idąc tą metaforą JavaScript, Mordor Script, JavaScript to jest taki trochę koleś niezrozumiały, nie wszyscy mają czacze z nim. On ma swoje myki, on bywa dziwny, jest trochę pokręcony, ale wszyscy na niego patrzą się jak na zło, totalne i wcielone, dlatego że przychodzą do tego jego Mordoru i mówią do niego swoim własnym językiem. Własnym gdzieś tam z Rohanu czy Gordoru, którego on nie kuma. I potem się dziwią, że są konflikty. Czy ktokolwiek z was był w Wielkiej Brytanii, podszedł do dużego barmana i zamówił dwa piwa? Wiecie o co chodzi, co nie? To jest mniej więcej na tej samej zasadzie. Dlatego cały problem z JavaScriptem jest taki, że jako programiści Javy przychodzimy do niego i chcemy, żeby gadał po naszemu, a to jest zupełnie inny język. I tym małym, miłym wstępem przechodzimy do najważniejszej części tej prezentacji, czyli Java versus JavaScript. Ja kiedyś przeczytałem taki fajny cytat, że JavaScript jest tym do Javy, czym hamburger jest do szynki. Po angielsku oczywiście to brzmi troszeczkę lepiej, ale wiadomo o co chodzi. Tu jest troszeczkę gorzej, dlatego że nie dość, że
Java i JavaScript, podobne nazewnictwo, tam gdzieś tam kupiona nazwa, trademark, tylko po to, żeby ten język ruszył do przodu, to jeszcze jako programiści Java, gdy my przychodzimy do tego języka, on nam się na początku wydaje w miarę okej, bo zarówno Java, jak i JavaScript to są języki te C podobne, czyli wychodzą gdzieś z podobnej składni. Pewne rzeczy są te same. Jako Javowcy widzimy, że troszeczkę jest inaczej, ale chyba no okej, for jest, while jest, będzie dobrze, co nie? A różnice są i to całkiem spore. Podstawowa, fundamentalna rzecz jest taka, że Java jest językiem obiektowym. Ja wiem, jest Java 8, ale to jest wciąż język obiektowy. To jest język obiektowy z taką miłym takim syntactic sugar, który zaczyna próbować przypominać język funkcyjny, ale to jest wciąż język obiektowy. Java. JavaScript jest językiem czysto funkcyjnym. To już powinno gdzieś tam nam zaświecić z tyłu głowy, że może jest troszeczkę coś nie tak, inaczej. Ważna rzecz to jest taka, że różne są koncepcje. W JavaScriptie mamy funkcje, w Javie mamy metody. Jest różnica, uwierzcie mi, za chwilkę zobaczycie jaka. Jest inna definicja scope'ów. Jest tak, że mamy inny zbiór operatorów w dwóch językach. Nie posiadamy na przykład undefined'a w Javie, nie wiemy co to jest. A co więcej, nawet jak mamy jakieś wspólne rzeczy, to potrafią znaczyć zupełnie coś innego w tym i w tym języku. No i takie hasło diody, że po prostu to jest jakby to jeszcze hasło ze wstępu, żeby wejść przyjemnie w projekt, wejść przyjemnie w ten JavaScript, który gdzieś tam się w naszym projekcie pojawia, musimy najpierw skumać język, a dopiero potem przeglądać kod w naszym projekcie, inaczej jesteśmy skazani na porażkę. Dobra, funkcje. Tu będzie ciężko, bo to jest jedyne miejsce, gdzie jest w miarę dużo kodu, którego nie zobaczycie, więc możliwe, że przejdziemy szybko przez te slajdy. Chyba, że będziecie widzieć, to mówcie, że wszystko jest okej. Funkcje w JavaScriptie mówi się, że są obywatelami pierwszej kategorii. Co to oznacza? To można dużo definicji znaleźć, a tak naprawdę chodzi o to, że funkcję można sobie przypisać do zmiennej, wrzucić do tablicy, zwrócić jako wartość funkcji jakiegoś innego, może być to nasz properties, może być to nasz parametr naszej funkcji. Generalnie wszystko z tym, co byśmy zrobili z obiektami, możemy zrobić z funkcją. Jedyna różnica pomiędzy obiektem a funkcją to jest taka, że funkcja to jest taki obiekt, który można wywołać, który po prostu można zrobić tego kola. I tyle. I przykłady. To będzie ciężkie. Okej, nie widzicie tego. Czy widzicie? Oni widzą. Dobra. Próbowałem robić inny kolor, ale to nic nie dało. Okej, tam jest, po prostu przelecimy przez to, bo to nie ma sensu, jakby tego, ja nie będę wam czytał każdego przykładu. Generalnie funkcja definiuje się pisząc funkcję klamra, czy nawiasy i klamra, i to jest wszystko. To już jest funkcja w JavaScriptie, działa. Oczywiście trochę może być problem z jej wywołaniem, no dlatego najczęściej w JavaScriptie można też funkcję nadać jakąś nazwę i dzięki temu tą funkcję można wywołać. Proste? Jak w Javie, co nie? Znaczy może w Javie zawsze tam jakaś nazwa musi być, ale jest okej. Śmieszne jest tylko to, że mimo, że nie zdefiniowaliśmy żadnych parametrów naszej funkcji, możemy ją wywołać z jakąś listą argumentów. Jest to takie coś specyficzne dla języka. Co więcej, jeżeli nawet zdefiniujemy sobie jakieś parametry w naszej funkcji, możemy je wywołać z konkretnymi argumentami, ale możemy też je wywołać bez argumentów lub z listą argumentów mniejszą lub większą. Po prostu w tych przypadku ten konkretny argument nie zostanie przypisany do żadnego parametru w definicji funkcji. Do tego można się oczywiście dostać, ale mniej więcej tak to działa. To jest jasne? Chyba nie jest jakieś przerażające. Jest na razie okej. Dobra. No i oczywiście można coś zwrócić, to mam nadzieję, że zrozumiałe. I to tyle. Nie ma na razie tragedii. Ważnym tematem w JavaScriptie jest temat dysa. I w mojej prezentacji tutaj jest to podkreślone na czerwono, dlatego że jest to koncept, który najczęściej na początku powoduje błędów dla ludzi wchodzących w JavaScript ze świata Javy, dlatego że jest troszeczkę inaczej niż w Javie. This w JavaScriptie działa w ten sposób, że jest wywołanie naszej funkcji jest implicitly, czyli jak to przetłumaczyć po polsku? Niejawnie, dokładnie, niejawnie związany z jakimś kontekstem, którym wywołujemy naszą funkcję. Jest takie hasło, że this jest zależny od kontekstu. To jest trochę trudne pojęcie do wytłumaczenia, dlatego ja przyszedłem z bardzo fajnym przykładem do was, wydaje mi się ciekawym, podobał się w Szczecinie. Wyobraźcie sobie,
że wszyscy jesteście obiektami w JavaScriptie. Ja mam teraz dla was funkcję, którą każdemu z was daję. Co tu widzisz? Okay? Każdy z was ma moją funkcję, napisałem, co tu widzisz? Dziękuję. Jest zależne. To ja może przejdę tędy. Jest zależne od kontekstu. W Java tego problemu nie mamy, bo kontekst zawsze jest ten sam, to jest nasz obiekt. Natomiast w JavaScriptie problem jest taki, że kontekst może się zmienić. Jak? No to macie prosty przykład. Nie widać, ja wiem, świadomość. Tam jest zdefiniowany obiekt kaczka, który ma przypisany do siebie properties name. I tak samo, i to jest Donald Duck. I tak samo jest obiekt dog, który też ma taki properties. Do obiektów za chwilkę dojdziemy, ale mam nadzieję, że to mniej więcej będzie wiadomo, co chodzi, co tu się dzieje. Ma przypisany name Pluto. I teraz każdy z nich, z tych obiektów, dostaje też przypisaną funkcję. To się tam nazywa say. I niezależnie tam jest napisane quack, quack, call me this.name i tak samo piesek ma bark, bark, call me this.name. I jeżeli wywołamy te funkcje na naszych obiektach, czyli zrobimy duck.say i tak samo dog.say, otrzymamy quack, quack, call me Donald Duck, Tusk, bark, bark, call me Pluto. Problem jest taki, że w JavaScriptie funkcję możemy też wywołać troszeczkę inaczej. Na przykład tak tutaj, czego mam świadomość, że nie widzicie, ale jest napisane tak, duck.say, jest po say jest kropka i napisane call, cy alily, i w nawiasach jest dog. I w tym momencie dostajemy napis quack, 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 call me Pluto. I w czym jest problem? Problem jest taki, to jest ta powtórzona funkcja, że wykonując duck.say.call wywołujemy funkcję, ale zmieniamy jej kontekst. Teraz mówimy, wcześniej kontekstem była ta kaczka, a my mówimy, ok, weź tą funkcję, którą zdefiniowaliśmy dla tego obiektu kaczka, ale wywołaj ją tak, żeby kontekstem był obiekt piesek. No i takie rzeczy mogą się przydarzyć. Żeby nie było za prosto, jest jeszcze gorzej. Inwokację funkcji tak naprawdę można w JavaScriptie zrobić na cztery sposoby. I to są cztery z nich. Jako funkcja, jako metoda, jako konstruktor i przez zastosowanie funkcji apply i call. Trzymacie się? Bo jest gorąco, ja mam świadomość. Jest dobrze, ja będę mówił szybciej, żeby stąd zniknąć jak najszybciej. Więc, przepraszam, nie to. Więc tak, wywołanie jako funkcji widzieliście jako takie, czyli mamy zdefiniowaną funkcję, nazwa. W tej funkcji zrobiliśmy sobie this.stamp równa się new date. I teraz jeżeli wywołamy tą funkcję, czyli wywołamy sobie to timestamp, to pytanie, czym jest ten this? Tak, jest to funkcja globalna, a funkcja globalna to mniej więcej oznacza tyle, że ona jest przypisana do obiektu, przynajmniej w przeglądarkach, może tak, przynajmniej w przeglądarkach jest automatycznie zbindowana do obiektu window. Jest taki obiekt window globalny, do którego mamy dostęp, więc wszystko, co definiujemy w ten sposób globalnie, jest automatycznie dopisane do tego obiektu. Czyli jeżeli zrobimy sobie, wypiszemy sobie na potem na konsoli window.stamp, tam było this.stamp, właśnie new date. Jeżeli zrobimy sobie window.stamp, no to otrzymamy jakąś tam aktualną datę, kiedy to było wywołane. OK? Proste, co nie? Słucham. Jeszcze raz? OK. Docieramy do bardzo ważnej kwestii. Ja JavaScriptem bawię się od września. To jest kolega, który powinien wam robić prezentację. Ja jestem tą osobą, która przyszła ze świata Java, zobaczyła JavaScript w jednym projekcie, powiedziała wow, powiedziałem koledze, to też ze mną tam się pojawił, też powiedział wow i powiedziałeś mi, ja się tak w to nie bawię, ja muszę najpierw poczytać trochę o tym więcej, żeby cokolwiek tutaj więcej klepnąć, bo to mnie przerażało, dlatego ja
Bardzo możliwe, że tak jest. Więc bardzo proszę, wszystko, co mówię, źle mów i koryguj i poprawiaj. Mamy drugą możliwość wywołania funkcji jako metodę. Tutaj ta różnica jest taka, że naszą funkcję przypisujemy do jako property do konkretnego obiektu. I wtedy automatycznie this, ten kontekst, jest tym naszym obiektem. Czyli w momencie, w którym ja wywołam tą funkcję, tam jest jakiś problem server, to w tym momencie do tego obiektu problem server ta wartość zostaje przypisana. Czyli jest dokładnie to samo, co mieliśmy wcześniej, tylko że z tą różnicą, że tu mieliśmy już ten obiekt jawnie podany. Trzeci sposób wywołania funkcji jest jako konstruktor. Czyli zobaczcie coś takiego. Definiujemy sobie funkcję, jakiś tam person name przypisuje do this name to, co dostał z parametru, tylko wywołanie tej funkcji jest mała różnica poza tym, co przed chwilą widzieliśmy, bo tam przed wywołaniem pojawia się słówko magiczne new. I co to robi? To robi tyle, że w momencie, kiedy ta funkcja zostaje wywołana, ona niejawnie tworzy nam obiekt pod spodem i ten obiekt stanowi kontekst wywołania tej funkcji. Jasne? To jest zrozumiałe? Czyli obiekt powstaje w momencie wywołania ze słówkiem new i this jest, pod thisa jest wpięty ten nowo utworzony obiekt. No taka raz mała dygresja, w momencie, kiedy ja się pytałem jednego z programistów do projektu, którego właśnie wszedłem i był JavaScript i widziałem wywołania z new i bez new i pytałem się go, jaka jest różnica między jednym a drugim, on odpowiedział, nie wiem. I to jest właśnie ten problem, tak? Programujemy i nie do końca wiemy, co robimy, tak? Brakuje mi tutaj tego takiego slajdu z dematywatoru, z tym takim psem, co nie mam pojęcia, co robię. To jest mniej więcej, to tak przypominało przynajmniej nas te pół roku temu. No i ostatni przykład to jest to, co widzieliśmy wcześniej z tym Pluto, czyli możemy wywołać naszą funkcję przy zastosowaniu właśnie metody apply czy call. Różnica między nimi jest taka, jak podajemy parametry. Przy callu parametry przychodzą po przecinku, przy apply'u przekazujemy parametry jako raz, jako po prostu tablicę z wartościami parametrów. I gdzieś tam od której wersji JavaScriptu mamy możliwość, jest jeszcze metoda jakaś bind, która pozwala nam przypisać, mamy funkcję w jednym obiekcie i możemy ją przypisać jako nową funkcję do innego obiektu i wtedy ten obiekt będzie już tym nowym kontekstem tamtej funkcji. Czyli jest śmiesznie. Przynajmniej dla mnie było, jak to czytałem. Scopy. Kolejna rzecz, która może być ciężka dla programistów Java, bo jesteśmy przyzwyczajeni z tych języków C podobnych, których niby JavaScript też jest, że scope definiuje nam, klamry definiują nam scope, przepraszam, klamry definiują nam scope. Czyli w takim kodzie, który tutaj widzimy, mamy jakąś klamrę ifową, tam jest zdefiniowana zmienna engine. Jak spróbujemy się po tym ifie do tej zmiennej engine odwołać, no to jest exception. Nie ma, nawet się to nie skompiluje. Nie skompiluje się, nie ma, do widzenia. W JavaScriptie funkcje, zakres funkcji definiuje nam scope. Czyli tutaj jest taka bardzo przyjemna funkcja announcement dla PKP. Jeżeli lokacja jest Szczecin, no to taki mamy klimat, w każdym innym przypadku zły coś innego. I w tym wypadku ta zmienna announcement definiowana jest w ciele funkcji i ona po zamknięciu tej funkcji po prostu znika, nie istnieje. Scope nie tworzy nam blok, tylko scope tworzy nam ciało funkcji. Jasne? Dziwne? Brzmi jak Mordor. Dobra. Więc taki Java killer za koszulkę. A nie, nie ma Java killer, bo tu nic nie zobaczycie. Dobra, przejdźmy przez to. Tak? Proszę bardzo, ale będziecie cokolwiek widzieć? Może to zaznaczę? Nawet myszki nie widzę, więc... Nie. Jest różowo. Jeśli wiecie, co zwróci A, jeśli widzicie tu cokolwiek. Nawet nie mam koszulki, żeby dać. Mówili, że będzie kupę rzeczy do rozdania i... Brawo! I nagroda dla pani. Dobra, to jest ostatni temat, myślę, z tych przerażających i potem już jest troszeczkę lepiej. Tak zwany hoisting. Czyli w JavaScriptie jest coś takiego jak właśnie to podnoszenie deklaracji zmiennych i definiowania ciał funkcji. A co to znaczy? To znaczy mniej więcej tyle, tego znowu nie widzicie. Mamy funkcję foo, w której mamy tak naprawdę trzy linijki. W pierwszej jest wywołanie funkcji bar, potem jest przypisanie do zmiennej x wartości 1, a na końcu jest zdefiniowanie, czym funkcja bar jest.
Tak naprawdę JavaScript mówi, ja to zinterpretuję w ten sposób. Bo JavaScript, jak sobie patrzy na ciało funkcji, to mówi tak, ok, podefiniowałeś we mnie jakieś jeszcze anonimowe tutaj funkcje wewnętrzne, to ja ci definicje podniosę wszystkie up do góry i tak samo deklaracje zmiennych też ci podniosę do góry. Czyli w tym momencie tak, JavaScript mówi, to definicję ciała, znaczy bara podnosimy do samą górę, tak samo deklarację x-a podnosimy też do góry, no a potem lecimy już z twoim kodem, czyli wywołujemy bara i potem na końcu przypisujemy jedynkę do zmiennej x. I tu bywa śmiesznie. Za chwilkę o tym jeszcze powiem, tak naprawdę moja taka prywatna mała dygresja jest taka, że z JavaScriptem jest fajnie. Naprawdę jest fajnie, jeżeli na przykład robiliście sobie na Kurserze kurs Oderskiego w skali, wszystko było fajnie, języki funkcyjne, wow, chciałbym w tym programować, a szef powiedział nie, to JavaScript jest fajnym miejscem, żeby zacząć programowanie funkcyjne. Natomiast, bo jest językiem funkcyjnym i da się fajnie programować funkcyjnie, natomiast trzeba być świadomych tych rzeczy, które są no prosto z piekła. Dlatego istnieje na przykład takie fajne narzędzie, które myśmy używali, JSLint, i ono po prostu takie rzeczy wyłapywało i mówiło a. Czyli nawet jeżeli coś język pozwalał, a było to po prostu głupie, no to po prostu JSLint to blokuje, nawet nam się projekt nie buduje. My to potem budujemy cały projekt w Mavenie i mamy napisane też testy do tej części JavaScriptowej i JSLint nawet nie puszcza testów, po prostu mówi, słuchajcie, to się nie sprawdzi, to nie ma sensu. Dlatego mówię, no taki język jest fajny, ale ma swoje tam minus. W kontekście programowania funkcyjnego, closures, Jezus moja, no dobra, naprawdę będzie mi ciężko. Ok, o closures mówi się jako możliwości, że mamy funkcję zewnętrzną, mamy zdefiniowaną funkcję wewnętrzną i teoretycznie możemy w tej wewnętrznej odwołać się do zmiennej zdefiniowanej funkcji zewnętrznej. To tak jest bardzo moim zdaniem nie do końca poprawne tłumaczenie. Tak naprawdę magia closure'ów jest bardziej troszeczkę zrozumiała, jeżeli przypomnimy sobie o tym, że to funkcje definiują nam scope. Zwróćcie, mamy przykład, mamy funkcję outer, jest tam zmiana jakaś zdefiniowana name, mamy wewnętrzną funkcję inner, która się na końcu do tej zmiennej odwołuje i my tą wewnętrzną funkcję zwracamy. Zwracamy jako po prostu na returnie. I teraz, kiedy wywołamy funkcję tą zewnętrzną outer, to co nas zwróci, to jest nasza wewnętrzna funkcja. W momencie, kiedy my tą funkcję wewnętrzną sobie wywołamy, mamy dostęp do zmiennej, zdefiniowanej zewnętrznej funkcji bob. I teraz na logikę czemu? Bo przed parę slajdów wcześniej powiedziałem wam, że scope'y tak naprawdę są zdefiniowane przez ciało funkcji. Więc w momencie, kiedy ta funkcja się wywołała, outer się zakończył, ta zmienna powinna zostać wyczyszczona. Jakiś tam garbage collector JavaScriptowy powinien ją pozamiatać pod dywan. I właśnie ta bańka, która przy closure'ach jest w tle, jest moim zdaniem bardzo, to jest też z jednej książki, którą na końcu wam pokażę, którą uważam, że jest bardzo fajnym wstępem, bardzo cieniutka i bardzo fajnie się czyta. Jest tam właśnie closures bardzo fajnie pokazane, że to jest taka bańka. Okej, scope'y zgadza się, definiowane są przez ciało funkcji, ale w momencie, kiedy robimy takie numery, tworzona jest tam taka banieczka wokół tego całego naszego numeru i dopóki się do niej odwołujemy się do tych rzeczy tam zdefiniowanych, ten scope nie ginie, jest podtrzymywany i mamy dostęp do tych zmiennych. Generalnie closures w JavaScriptie jako języku funkcyjnym są dostępne. Ile mam czasu? Bo trochę pędziłem, a do której? Ile? 20 minut, dobra. Obiekty. Obiekty, więc wszystko w JavaScriptie jest obiektem, nawet funkcja. Nie ma czegoś takiego jak klasy, czyli dla javowców jest to szok. Natomiast bardzo fajnie jest myśleć sobie o obiektach w JavaScriptie też jako o mapach. Bo de facto w tym są. Kiedyś spotkałem się z takim, ktoś powiedział mi, że wszystko w JavaScriptie jest mapą. Jakby na to spojrzeć, to trochę tak jest. Bo mamy tutaj obiekt, zdefiniowaliśmy, to jest najprostszy sposób, żeby zdefiniować obiekt. Var, person równa się i po prostu klamra zamknięta, otwarta, mamy pusty, nic nieznaczący obiekcik. Teraz do tego obiektu możemy przypisać jakieś propertiesy. W tym przypadku przypisujemy properties name i jakąś funkcję it. Możemy to zrobić po kropce, tak jak widzieliście w poprzednich przykładach. Używałem ich, ponieważ są, no to myślę, taka notacja najbliższa nam javowcom. Natomiast do zmienne propertiesowe możemy też dostać się w ten sposób. Dokładnie w ten sposób, czyli tak troszeczkę jakby podchodząc do mapy, czyli klucz wartość.
do tego stopnia, że tam można wprowadzać sobie spacje i różne inne ciekawe znaki. Trzecim sposobem na zdefiniowanie obiektu jest taki już całkowicie notacji JSON-owej, czyli otwieramy sobie klamrę i lecimy po przecinku klucz, dwukropek, wartość. Te wszystkie trzy przykłady robią de facto to samo, czyli przypisują do konkretnej nazwy zmiennej wartość, ale tak naprawdę właśnie o tym można, o obiekcie można myśleć jak o mapie, bo potem po tych propertiesach można się też iterować, czyli jak po kluczach, warto sobie o tym w ten sposób myśleć. Momentos. Tak. Jeśli powiedzmy, że te parametry są takie tworzone to on fly. Nie ma nigdzie definicji tej pracy, to czy istnieje, jest jakiś inteligentny lider, który nam odpowiada, co do tej pory te parametry stworzyliśmy dla tego obiektu? Ja używam idei, jak podejrzewam już większość tu ludzi, chociaż są zatwardziali ludzie, którzy używają wciąż Eclipse'a. Znaczy ja ich podziwiam, to jest moim zdaniem za wytrwałość. Zawsze jest podobno jedna osoba, która używa NetBeans'a. Jedna. Będzie koszulka. Dajcie im koszulkę. Dajcie mu kubek, coś, no jest. Przychodzi na każdą prezentację, na każdej konferencji. I w idei jest tak fajnie, że ona analizuje kod i stara się jakoś w miarę ogarniać ten temat, ale... Jeżeli coś dostaje z zewnętrznego serwisu, to tylko kojarzę na zasadzie, że tam było wprost wpisane, że ten obiekt, ta zmienna, idea to rozkminia. Natomiast jeżeli zrobić to dynamicznie, przeiterowałem się po, nie wiem, po liście jakichś parametrów z zewnątrz i przypisałem to jako wartości do mojego obiektu, to nie ma niestety szans. Tak. A generalnie idea sobie próbuje radzić. Ja na przykład jak mam, nie wiem, Jasmina używam do testów w JavaScriptie, to podpinam też jego źródła gdzieś tam sobie pod kod w katalogu test, tylko po to, żeby idea to rozumiała i żeby miał auto uzupełnianie. Ta kontrol spacja jakoś tam się sprawdza, no ale w zależności, tak? To nie zawsze tak idealnie, jakbyś widział to w świecie javowym. Czyli da się, ale... Masz duży overhead, jak musisz cały czas rozkminiać, czy jest ten parametr, czy nie, jak go znaleźć i tak dalej. Nie marnuje się na to mnóstwo czasu? To znaczy, nie, powiem ci, bo mówię się o specyficznym przypadku, w którym to jest jakoś dynamicznie robione. Dostaję, nie wiem, tablicę stringów i przeiterowuję się po niej, ja powpinałem tam sobie jako dynamiczna rzecz, jako coś, co przychodzi z wywołania. Jeżeli robisz to po prostu wprost w kodzie, czyli mówisz doc.name i tam przypiszesz jakąś wartość, to potem pójdziesz sobie do innego pliku w JavaScriptie, użyjesz tego swojego, na przykład modułu, o którym zaraz chwilkę opowiem, zrobisz doc.name i on w tym momencie, znaczy doc.control spacja i on ci wylistuje i to name gdzieś się znajdzie na pierwszej pozycji, aczkolwiek czasami wariuje i podpowiada jeszcze inne rzeczy. Generalnie to możesz zrobić w ten sposób, że zasymulować dziedziczenie po klasach w JavaScriptie. W takim przypadku tworzysz sobie funkcję, konstruktor, która definiuje klasę tak jakby i tworzysz z tej funkcji obiekty. I w tym momencie masz wszystko w jednym miejscu i wiesz, co dany obiekt ma zawierać. Tak, ale mimo wszystko niezależnie od tego IDE tutaj w tym wypadku spadza się bez takich rozwiązań, bez takich sztuczek. Nie wiem, przynajmniej ja nie miałem z tym problemu. Nie wiedziałem czegoś takiego, że myślałem, jak to się nazywała ta funkcja tam X. Bardziej było to w miarę sobie IDE radzi, chociaż mu mówię, bywa różnie. Dobra, moduły. Moduły jako takie to jest chyba ostatni temat, który chciałem poruszyć. Jak się przyjdziecie do jakiegoś projektu w JavaScriptie, który ktoś robił wcześniej i w miarę już ogarniał temat, to można się, powiedzmy, nie do końca zdziwić, ale zastanawiać się, o co tutaj to właściwie chodzi. Prawda jest taka, że po prostu w JavaScriptie pojęcie, czy coś jest prywatne, nie istnieje. Nie ma takiego w ogóle słowa klucz private. I teraz w momencie, w którym byśmy chcieli takie private sobie zasymulować, mamy taką możliwość, to wykorzystuje się dość często, jest taki, powiedzmy, pattern. I to wygląda w ten sposób. Mamy, powiedzmy, zwróćcie uwagę, definiujemy sobie funkcję, którą tak naprawdę o samym końcu tą funkcję od razu wywołujemy. Czyli tam do zmiennej JDBC będzie podpięty obiekt, który tutaj jest zrobiony jako return. Tak, czyli JDBC. To będzie to.
I teraz wykorzystujemy closures, ponieważ mamy zdefiniowane w środku dwie funkcje. Run SQL, ale też mamy funkcję jakąś prywatną connection, która nie wiem, łączy nam się z bazą danych. I ta funkcja connection nie wychodzi nim nigdzie poza scope tej funkcji nadrzędnej, którą myśmy tutaj sobie zdefiniowali. My ją używamy w naszej funkcji run SQL, możemy ją wywołać, ale jej ciało nie wychodzi nigdzie jako forma API. Natomiast run SQL jest w tym momencie zwrócone w obiekcie. I to jest coś, co w JavaScriptie, o czym się mówi, definiuje się to jako moduł. I to jest jakaś tam forma definiowania sobie jakiejś zamkniętej hermetycznie logiki z prywatnymi metodami. To było 5 lat temu. Teraz się pojawiły już takie rozwiązania jak require.js, które robią nam to trochę lepiej. Definiujemy moduły w zupełnie inny sposób, ale to może powinna być inna prezentacja już na konfiturze, ja tylko o tym wspomnę. Natomiast jeżeli wejdziemy w jakiś kod, który tam jeszcze 5 lat temu powstawał, to na takie konstrukcje można się spotkać i mogą być dziwaczne. Czemu robimy funkcję, którą zaraz wywołujemy? No to tak naprawdę idea jest tylko taka, żeby zamknąć sobie pewne prywatne rzeczy w ramach tego modułu. Narzędzia. To już tak naprawdę pokrótce i szybko, bo wiedziałem, że się z czasem będę ledwo co mieścił. Da się testować JavaScript, narzędzi jest bardzo dużo i powinno się to robić. Czyli jeżeli w momencie wejdziecie w projekt, których testów nie ma, ja was proszę, róbcie te testy. Przynajmniej, znaczy widzę takie, mam takie wrażenie, że nie, z osobami, które też potrafiłem pracować wcześniej, no było tak, że jakby do tego języka podchodzi się tak, takie sieroty, tam się tam zrobi tego feature'a. Idź już. No to taki każe, no nie wiem, no to nie chcemy cię tutaj. A to tak nie powinno być, tak? To jest równoprawny jakiś tam moduł w naszym projekcie, czasami najważniejszy dla klienta, bo jak on dostanie tam pisz, wodotrys, tu Ajax, tam coś tam, to jest dla niego key feature, a nie jakaś tam wasza architektura mikroserwisów. On ma to... Więc traktujcie to poważnie, ten kod. Te narzędzia są. Ja osobiście lubię Jasmina, to jest narzędzie, które jest tam pod skrzydłami Google'a i moim zdaniem bardzo fajnie się z tym pracuje, ale innych narzędzi jest tysiące. Niestety osobiście nie miałem z nimi żadnego doświadczenia. Statystyczna analiza kodu, mówię, taka na poziomie tego narzędzia JSLint. Są jeszcze jakieś inne, dwa chyba, ale ja nie znam, nazw nawet nie pamiętam teraz. Wiem, że są, JSLint jest najczęściej używany chyba, ale jego krytyka jest taka, że czasami jest aż za mocny. Facet, który go robił, to taki trochę faszysta na zasadzie, że ma być tak, a nie inaczej. Ale od jakiejś tam wersji jego pomysły można wyłączać. Czyli jeżeli uważamy, że to jest głupota i pozwalamy w naszym kodzie mieć taką konstrukcję z JavaScriptu, to można to tam sobie to wyłączyć. Chociaż był cwany, jest parę reguł, których wyłączyć nie można, bo on mówi, że nie ma, bo ta musi być tak, a nie inaczej. Natomiast sprawdza się i potrafi uratować. Tak, słucham. Jakiego narzędzia? JSLint. Okej. To dobrze wiedzieć. Tak jak mówię, właściwie prelegent. Bo myśmy mieli taki numer, że ja będę udawał, on prowadzi tą prezentację. To taka sztuczka na razie. To nie, JSLint to jest tego, co mamy nie używać. Dobry mikrofon, ale... Głośno, jakby się mógł jeszcze powiedzieć. Hint. To a propos prowadzenia takiej prezentacji, to słyszałem taki dowcip, że był sobie taki mądry profesor. Dowcip też idzie z Einsteinem, niech będzie Einstein, który zaczął jeździć pod koniec swojego życia po uniwerkach i robić wykłady na prezentacjach. I był znudzony, ile razy można ludziom tłumaczyć teorię względności, jak ci goście siedzą, zasypiają ci studenci, naprawdę tam. I on tak zawsze jeździł z tym samym szoferem, tym samym kolesiem, zawsze go tak po tych całych Stanach woził, po tej Europie. I któregoś dnia jadą tam już na kolejny uniwerek i tak facet tak wyprowadzi to auto i widzi, że ten Einstein taki jest po prostu załamany, bo ile można. I mówi, panie profesorze, ja już z panem tyle lat jeżdżę, ja ten pana wykład znam na pamięć, ja go mogę poprowadzić, a niech pan sobie odpocznie. I tak zrobili. Einstein sobie gdzieś tam z tyłu kima, przebrany, ogolił, to co się wygląda inaczej. Szofer prowadzi i znalazł się jeden młody gniewny. I zadaje mu jakieś tam bardzo trudne pytanie. Tam 5 minut staje taki dumny. No i co teraz? A ten szofer powie, proszę pana, to jest tak proste pytanie, że poproszę człowieka z publiczności, żeby odpowiedział. więc my dokładnie tak z kolegą prowadzimy ten wykład, on
On się nazywa Paweł Szulc, ja jestem Krzysiu. I tak właśnie mówiłem, te moduły, te takie ważne rzeczy, które po prostu, to są tylko dla, bo to są już tylko hasła ze względu na czas 50 minut, które mnie ogranicza. Chodzi o to, że w momencie, kiedy wejdziecie w projekt, tak, nie traktujcie tego projektu po macoszemu, nawet ten moduł, nawet gdzieś tam wchodzicie na mały, drobny feature, posprzątajcie chociaż trochę po sobie. Moduły można zrobić o wiele lepiej, Require.js jest jednym z takich mądrych, fajnych rozwiązań. Teoretycznie, jak używacie Angulara, no to jest kwestia sporna, bo tam powiedzmy, tam ten dependency injection jest wbudowany w framework, ale też jest sprawa dyskusyjna. Są osoby, które stosują dwa rozwiązania, mają ku temu swoje jakieś tam powody. No i na końcu kotek. Do mnie mail, jakby ktoś miał jakieś pytania. Teraz przyjmę pytania też lub właściwie prowadzący również przyjmie. Słucham uważnie. Wiem, jest atak. Jezu, nie ma tej książki? Przepraszam, powinno być. Tu, dobra. To jest książka JavaScript Ninja i uważam, że jest genialna. W sensie składa się z trzech części. Pierwszą olewacie, bo nie czytacie, nie ma sensu. No to zresztą na własne ryzyko. Natomiast druga i trzecia część, rozdziały w drugiej części, trzeciej części, to jest tak naprawdę szczegóły tego, co ja o tym tutaj mówiłem. Bardzo trudno jest znaleźć książkę o samym JavaScriptie. Poszukacie książek o JavaScriptie, to zwykle jest o manipulacji HTML-a w JavaScriptie, czyli nie wiem, pisanie zegarków. A sam język jako taki, to jest Biblia, JavaScript Good Parts, ale moim zdaniem weekend na przeczytanie JavaScript Ninja, wyłączenie się od rodziny i po prostu przejrzenie tej książki pozwala naprawdę bardzo szybko wejść w język, jeśli dzieci nie przeszkadzają. Tak? Dobra, więc pierwsze pytanie jest takie, wspominałeś na początku, że jak już wchodzimy w granicę Mordoru, to tracimy statyczną analizę, ale to jak rozumiem nie jest tak źle, bo mamy tego JS hinta teraz. A drugie pytanie jest takie, czy jak już mówiłeś, że od jakiegoś czasu w tym JavaScriptie siedzisz, jeśli weszliście w ten projekt do tego Mordoru, to nie myśleliście, nie wiem, żeby złapać jakiegoś orła, który się nazywa CoffeeScript za nogę na przykład i trochę było lepiej i lżej? Więc odpowiadając na pierwsze pytanie, no w pół do mam czas, tak? Odpowiadając na pierwsze pytanie, ja tylko mówiłem, jak jest najczęściej, w sensie wchodzisz w ten projekt i najczęściej sytuacja, mówiłem, że nie ma testów, tak? Da się testować, jak zresztą wspomniałem, jest ten choćby Jasmine, którego myśmy używali, ale ja mówię najczęściej, to, po prostu JavaScript traktowany jest po macoszemu. My wchodzimy w język, który wydaje nam się zrozumiały, jest taką naszą troszeczkę Javą, on to naszą Javą nie jest, zaczyna robić dziwne rzeczy. No i bardzo często zauważam, że ludzie na przykład potrafili zamiast poświęcić chwilkę czasu na jakąś analizę rozwiązań typu, jak można testować ten kod, no to klepali, najlepsze, że robili mvn clean install, run tomcat, odpal, okej, okay, nie działa, poprawka, mvn clean install, run tomcat, dobra, i tak 4 razy, aż w końcu to było zrobione. A z drugiej strony pisali kod javowy naprawdę fajny. I to o czym wspominałem na początku, ten Mordor script nie zależy tylko od języka, zależy też między innymi od tego, jak do niego podchodzimy. Podchodzimy do niego po prostu z rezerwą. I to, na czym mi zależało, to pokazać, że niekoniecznie trzeba, że można, tak samo jak dbamy o naszą Javę, tak samo można dbać o JavaScript. 10 minut, rozumiem. A drugie pytanie było o... To znaczy tak, jak ja wszedłem w ten projekt, to jest śmieszna sprawa, bo jak ja wszedłem we wrześniu w projekt, dostałem pytanie, czy chcę robić UI-owe rzeczy, czy chcę robić backendowe rzeczy. Ja powiedziałem, że robię jedno i drugie bardzo chętnie, ale do backendu się lepiej chyba nadam, bo po prostu w tym siedzę całe życie. No to dali mnie do projektu backendowego i we wrześniu, kiedy do tego projektu wszedłem, wszystkie taski backendowe się zakończyły i trzeba było napisać klienta UI-owego. No i wtedy musiałem się nauczyć JavaScriptu, a ja byłem nowym deweloperem, więc nie czułem się też w tym momencie na poziomie powiedzenia, a w ogóle przepiszmy to od nowa, bo to nie był świeży kod, to już tam sobie klient istniał, więc chodziło o to, żeby go rozwijać. No to ja nie chciałem wprowadzać, wiesz, nie znałem JavaScriptu, to co dopiero mówić tutaj o CoffeeScriptie, tak? CoffeeScript to jest taki, mówi się, że JavaScript może być assemblerem przeglądarek niedługo, tak? Że po prostu na jego bazie powstają inne języki, które już mają klasy. CoffeeScript jest takim przykładem. Po prostu jest każdy kod napisany w CoffeeScriptie może być przełożony do JavaScriptu, więc w tym momencie wszystkie przeglądarki, które JavaScript rozumieją, zrozumieją nasz kod napisany w CoffeeScriptie. Ale, znaczy ten przekompilowany takim, przekompilowany. No ale to właśnie mówię, nie zmieniałem z tego względu, że czułem się juniorem w temacie, nazwijmy to w ten sposób,
i nie miałem tej możliwości takiej, powiedzmy, no, miałem starszych kolegów, którzy powiedzieli, jedziemy dalej. A czy bym użył CoffeeScripta teraz? Nie do końca jestem pewien, bo jakoś ja się w JavaScriptie generalnie dość fajnie odnajduję, on mnie przeraża. Znaczy, ma swoje momenty, tak? Ale programuje mi się w nim fajnie. Tak, słucham. Jasmine ma, znaczy używamy z Jasmina de facto. Jasmine jeszcze takie dodatkowy jest projekt obok Jasmina, który nie pamiętam jaką ma nazwę, on dodaje parę rzeczy, których w Jasminie brakowało, a które były w Mockito. Bo Jasmine jest taką pełną platformą do pisania testów, dające ci wszystkie spaje, moki i tak dalej. I daje też bardzo fajną rzecz, że możesz go sobie, na przykład w swoim projekcie, który masz javowy, możesz go sobie podpiąć pluginem pod proces kompilacji, MVN, Clean Install, te wszystkie testy ci przylatują, ale też w momencie, kiedy naprawdę pracujesz nad jakimś konkretnym kawałkiem JavaScriptu, możesz tam sobie w pluginie też uruchomić Jasmine, że on ci otwala przeglądarkę, ta przeglądarka na bieżąco ci ogląda twój kod i ty po prostu piszesz testy JavaScriptowe, piszesz kod JavaScriptowy, w ogóle nie ruszasz Mavena. I możesz nawet na drugim monitorze, na drugim monitorze możesz sobie wrzucić przeglądarkę, która na bieżąco odświeża ci zawartość i mówi, czy jesteś jeszcze na zielono, czy jesteś na czerwono. I pisanie TDD, jeżeli ktoś robi TDD, to jest tak odświeżające w JavaScriptie, bo masz tych testów już, powiedzmy, dwie strony i one są tak. I to jest naprawdę miłe. Znaczy ja wiem, że w Javie też można zrobić szybko oczywiście, ale mimo wszystko jest szybciej, jest przyjemniej. Tak. Jak co? Powiem ci tak, to jest tak banalne pytanie, że odpowie ci osoba z publiczności. Ja jeszcze może powiem. Ze swojej strony pisaliśmy kod tak naprawdę, w którym logika biznesowa była w Javie, a na przykład UI był zrobiony w Angularze. I Angular razem, sam Angular już dawał ci pewną modularyzację. Więc w tym momencie to nie jest tak, że masz rozsianych, nie wiem, 500 plików JavaScriptowych i jedziesz. Tylko masz podefiniowane moduły, masz powiedzmy jakiś kontroler, który w tym momencie mówisz, że korzysta z tego i z tego na przykład serwisu. I to jest jakiś scope, w którym jesteś się w miarę stanie spokojnie zamknąć, widzieć, czego używasz. Nie ma w Angularze, czy na przykład jak używasz Require.js-a, nie masz tego już globalnego scope'u, który normalnie był takim piekiełkiem jeszcze 10 lat temu, tylko masz taką normalną modularyzację, którą byś oczekiwał w, no powiedzmy, w Springu, tak? Czyli dokładnie robisz na mniej więcej tej samej zasadzie. Czyli masz swój serwis, on ma 3 zależności nazwane, wiesz co to jest, możesz sobie do nich pójść, zobaczyć jak wyglądają. Więc to jest do ogarnięcia. Nie robiłem żadnych aplikacji w Node.js, gdzie logika biznesowa i wszystko do samego dołu, aż do Mongo jest w JavaScriptie, ale podejrzewam, że działa na takiej samej zasadzie. Nie robiliśmy dużych projektów, takich, wiesz, gigantycznych, ale też nie były, wydaje mi się, małe i to się dość sprawdzało. Mówisz cały czas o wejściu w projekt JavaScripta, w sensie, że jak będzie wam dane pisać w JavaScriptie, bo wam będą kazali. W przypadku, kiedy stoję na przykład w tym momencie mam pomysł na aplikację, nie? Czy polecałbyś stricte pisać ją mocno JavaScriptowo?
To znaczy na pewno polecałbym, ale to jest tylko moje prywatne zdanie, mocne odcięcie się od twojej aplikacji. Czyli, a niech aplikacja będzie tym, co jest sobie, a wygląd niech będzie czymś zupełnie innym. Czyli w tym momencie napisałbym, na pewno bym napisał, przynajmniej obecnie teraz, bardzo chętnie bym pisał UI w Angularze. I pisałbym go całe w JavaScriptie, komunikował się restowo z moją logiką biznesową. Gdybym robił jakąś tam małą w miarę po prostu aplikację, to tak, jak najbardziej. Robiłbym nowy projekt spokojnie w JavaScriptie. Jakbym robił na przykład jakiegoś prostego CRUDA i nie wiem, i miałbym, nie wiem czemu dla CRUDA miałbym używać Mongo, ale powiedzmy byłoby taka sytuacja, no to w tym momencie tym bardziej pisałbym, użyłbym już Node.js-a. No bo jeżeli przychodzi mi z mojego formularza JSON, jedyne co mam zrobić z tym JSON-em, to zapisać go do bazy, która rozumie JSON-a, to dla mnie niepojęte jest, że ktoś może użyć Spring MVC, który weźmie requesta JSON-owego, zamieni go na obiekt request, tak? Z requesta wyjmie sobie javowego jakieś tam wartości, zbuduje z nich nowy obiekt, znowu go serializuje do JSON-a i to wrzuci do Mongo, które Mongo API też, jest, też nie jest do końca tam obiektem. No, generalnie nie widziałbym, w tym momencie widziałbym sens używania na przykład JavaScriptu do takiej sytuacji. Czyli może tak, ja się tego języka nie boję. Ja chciałem wam pokazać, jak ten język wygląda, gdzie są te haki, gdzie się można go przestraszyć, gdzie może być rzeczywiście inaczej. Natomiast mówię, jako osoba, która się zachwyciła tą skalą, a w skali nie mogła sobie poprogramować, dla mnie język funkcyjny JavaScript był naprawdę bardzo fajnym, lekkim, przyjemnym narzędziem, którym się pracowało dość dobrze. Tylko no... Może tak, jeżeli porównać moją przygodę z JavaScriptem jako wejście w las, to ja dotarłem już do paru goblinów, pokonałem może jedną watachę orków. Są osoby, które widziały smoki, no ja tych smoków nie widziałem, więc nie na wszystkie pytania jestem w stanie odpowiedzieć. Niemniej na razie tak, jak daleko jestem w lesie, to wydaje mi się, że całkiem fajnie i bym szedł dalej. Prywatna opinia. Tak, słucham. Smart klienta? Co? Smart... Nie używałem, nie mam doświadczenia. Przez długi czas weekend, przepraszam. Tak, słucham. Znaczy był, nie wiem, czy dobrze rozumiem pytanie, był JavaScript jako UI i on cały, wyłącznie do kontrolerów, a kontrolery już komunikowały się przez resta z logiką biznesową rozłożoną po JBossie i po App Engine. Jedno pytanie ostatnie. Ostatnie pytanie. Tak, słucham. Mam pytanie, jeśli chodzi o tworzenie obiektów, czy z jakich korzystacie metod tworzenia obiektów, bo wiem, że można stosować różne metody. Można tak jak pokazałeś tutaj, są też specjalne pluginy do tego, na przykład jQuery Low Pro. Ja osobiście tak naprawdę robiliśmy w tym momencie, bo wyszliśmy w projekt, który nie miał żadnego frameworku, zero. Czy jakieś tam ewentualnie jQuery, no i podpiliśmy Angulara. I w tym momencie od Angulara dostaję te wszystkie serwisy i tak dalej, jakby framework daje mi, ja definiuję sobie funkcję jakąś tam, która będzie mi definiować ten zwrócony obiekt, a to jest już tworzone za mnie, tak, bo ja sobie podpinam nazwę i to jest wstrzykiwane za mnie, więc nie robię tego new, dostaję po prostu to za darmo od Angulara. Dziękuję bardzo.